Salut, ça. Krzysiu, kurwa, orzechy są. Żołędzie zbiera. Żołędzie zbiera. Tu drzewo. Tu, tak jakbyś tu stał, to by się złapało. Tu, że wezmę tego kwiatacz. Ostrości nie może to złapać. Brudna szyba. Okno otworzy. Okno otworzy. To tam to otwórz. Ta drzewo mi się schowała. Schowała mi się za drzewo. Na drzewo, czekaj, na drzewo mi wchodzi. Znikła mi, to nie jest tam. Odejdź. Krzysiu, daj mi coś pod łokcie miękkiego. Siedzi. Ty wiesz, że ona tutaj przychodzi się bawić z tym małym kotem? Ten mały kot normalnie idzie pod drzewo i czeka na nią. Się ładnie ogonem nakryła. Żeby ona wiedziała, z drugiej strony budynku są trzy karmiki pełne orzechów. Jeszcze mam tutaj kilogram orzechów się suszy dla niej. Jak się tam dorwie, to jak do hipermarketu. Będzie miała na całą zimę.
tchórza widziałem. Tchórza? Nie może być. Aha. Tak? Dwa razy. O kurczę, to wołaj mnie. Wyczułem. Żeby je tam podsypać orzechy teraz. Ciekawe, czy by zeszła. Zeszła po drzewie. O, jest na dole. Robert mówi, że widział dwie młode, ale płochliwe. Leci, 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 leci.